Witam, dzięki uprzejmości sklepu Piroteka i firmy Newell. Mogę zaprezentować nowości firmy Parker. To doterowska nowa seria czterech wersji poświęconych miastom. Słynne ikony zacznę prezentować od Sydney. Jeszcze w kartonowym pudełku tutaj jest tradycyjnie tam informacja o gwarancji produkcji i zaczynamy w niebieskim kolorze i tutaj z takim wzorem widzimy panoramę Sydney z charakterystycznymi budynkami. No i tradycyjnie reszta tak samo. Nowy Jork jest w czarnym kolorze. Wzór na korpusie mnie przynajmniej kojarzy się z oknami w wieżowcach. Natomiast kolejne pióro to Rzym, tu charakterystyczne budowle rzymskie i to taki złoto-brązowy kolor. Natomiast Tokio, ostatni model, oczywiście wiśnie na dole i widzimy także charakterystyczne budowle na Tokio. Tradycyjny wkład długopisowy Parkera oczywiście jest w środku. Wszystko tutaj w tej edycji jest metalowe, także lakierowany metal. O, tak klika Jotter. W niejednym filmie można było go posłuchać. Dużo tutaj nie będę pisał, bo oczywiście wkłady Jotterowskie, Parkerowskie są zawsze znane i takie same. Nic tutaj specjalnego mnie nie zaskakuje. Jeszcze mała uwaga, tutaj na górze przy przycisku mamy nazwę firmy i logo. No i tradycyjny klips parkerowski. Tutaj nie ma takiego dodatkowego pierścienia wykończającego koniec korpusu. No i jeszcze raz na koniec rzut oka na całość tej serii, za wyjątkiem Nowego Jorku, który jest taki bardziej matowy. Pozostałe wersje to błyszczący lakier. Myślę, że dla miłośników Jotterów to ciekawostka, z którą warto się zapoznać. Jest to seria edycja specjalna, w związku z tym cena niestety też jest specjalna. Dzięki, do usłyszenia.